Witam serdecznie w Altap Akademii. Pokażę Państwu wstępną konfigurację środków trwałych w SAP Business One na przykładzie samochodu osobowego zakupionego do firmy. Zacznę od zdefiniowania kont biorących udział w księgowaniach. W tym celu wybieram następującą ścieżkę. Klikam w Administrację, następnie Definicję, Księgowość, Środki trwałe i definiowanie konta. W tym miejscu należy zdefiniować, jakie konta będą brały udział w transakcjach środków trwałych. Zmieniam tryb szukania na tryb Dodaj. Na początku należy uzupełnić pola z kodem i opisem. Wartości w tych polach mogą być dowolne, jednak najlepszą praktyką jest stosowanie nazewnictwa zgodnego z klasyfikacją środków trwałych zawartą w ustawie. Na przykład kod to będzie 741 i opis samochody osobowe. Poniżej znajduje się lista kont, które biorą udział w księgowaniach. Obowiązkowymi kontami, które trzeba zdefiniować, są konto bilansowe środków trwałych, czyli konto, na którym będzie zaksięgowana wartość netto środka trwałego. Wybieram tutaj z listy konto 01007. Następnie konto rozliczenia nabycia. Będzie to konto przeciwstawne do konta bilansowego na dokumencie przyjęcia środków trwałych OT. Wybieram z listy 304. Mogę sobie tutaj wyszukać. Następnym kontem jest amortyzacja zwykła, czyli konto, na którym będzie się księgowała amortyzacja. I tutaj wybieram na przykład 401. I następne umorzenie zwykłe, czyli konto, na którym będzie księgowane umorzenie środka trwałego. I wybieram z listy 070. Nie ma obowiązku definiowania pozostałych kont, ponieważ części z nich nie stosuje się zgodnie z polskim prawem, np. amortyzacja specjalna czy nieplanowana, a inne będą stosowane tylko w przypadku sprzedaży lub likwidacji środków trwałych. Klikam Dodaj. Następnie dodam typy amortyzacji. Zgodnie z ustawą samochody osobowe amortyzowane są stawką 20%. Dlatego teraz określę taką właśnie amortyzację. Kod i opis, podobnie jak w poprzednim przypadku, jest dowolny, ale dobrze jest zawrzeć w nich informacje o rodzaju amortyzacji oraz stawce. Na przykład tu wpiszemy sobie LI20, a w opisie liniowa 20. Z listy metod wybieram odpowiednią, czyli w naszym przypadku liniową. Natomiast w podstawie obliczeń wybieram miesięcznie, ponieważ amortyzacja będzie księgowana co miesiąc. Następnie odznaczam zaokrąglenie wartości księgowej na koniec roku, ponieważ chcę wyliczać amortyzację co do jednego grosza. Poniżej należy określić, w którym momencie ma się rozpocząć naliczanie amortyzacji. I tak zgodnie z ustawą, w przypadku nabycia czy kolejnego nabycia amortyzacja rozpoczyna się od pierwszego dnia następnego okresu.
Następnie w zakładce Obliczanie należy określić metodę kalkulacji. W tym przypadku będzie to stopa procentowa dla wartości nabycia. W tym momencie jest już poprawnie skonfigurowana stawka amortyzacji. Kolejną rzeczą, którą należy zrobić, jest zdefiniowanie obszaru amortyzacji. W kodzie wpisuję bilansowa. W opisie amortyzacja bilansowa. Natomiast jeśli chodzi o typ, to wybieram księgowanie w KG, czyli księgowanie na kontach księgowych. Zaznaczam tutaj checkbox główny obszar amortyzacji. Następnie w księgowaniu amortyzacji wybieram metodę pośrednią, ponieważ umorzenie ma być księgowane na koncie umorzenia, a nie na koncie bilansowym. Natomiast przy księgowaniu rozchodu wybieram metodę netto, aby system zaksięgował zyski oraz straty przy sprzedaży lub likwidacji środka trwałego. Tak uzupełnione okno jest już zakończone, klikamy dodaj. I następną czynnością jest dodanie klasy środków trwałych. Kod i opis wpisujemy zgodnie z klasyfikacją środków trwałych, najlepiej w połączeniu ze stawką amortyzacyjną, aby ułatwić sobie pracę na dalszym etapie. W tym przypadku 741 LI20, co oznacza samochody osobowe. I amortyzację liniową. Następnie w tabelce wybieram obszar amortyzacji bilansowa, definiowanie konta 741. Typ amortyzacji liniowa oraz określam okres użytkowania w miesiącach. W tym przypadku samochód amortyzowany będzie przez 5 lat, czyli to jest 60 miesięcy. I tak zdefiniowaną klasę dodajemy do systemu. W ten sposób zakończony został proces konfiguracji środków trwałych na przykładzie samochodu osobowego. W kolejnych częściach przedstawię Państwu inne zagadnienia związane z tematem środków trwałych, m.in. w jaki sposób dodać środek trwały do systemu. Dziękuję bardzo za uwagę.